Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. Dzisiaj jesteśmy sobie na Warmińsko-Mazurskim, jak zwykle. Dzisiaj nasieczkarnia i na przyczepa, i Waltra, ta sama, wciążnik ten Dobra, sam. siadaj, bo kurde, zaraz mnie tu strąbią, jak będę Sąsiad ten wjechać. sam, dobra, no to ja sobie wsiądę w sieczkarnię. I powiecie, gdzie jest forszyt, gdzie jest forszyt. Gdzie jest forszyt, powiecie. Forszyt stoi na podwórku. Jeszcze się zmieścił. A weź, wyłącz te światła. A Nie, stoi bo z tego policja powodu, pojedzie że i mnie forszyt się po skupa. prostu zepsuł, a przejeżdża tutaj taka firma, nasza firma. No sieczkarnią po prostu ten pan, ten tu mój znajomy tnie. On tam 10 km stąd do niego jest. I mówię, że mi się sieczkarnia zepsuła, bo akurat tu stał do mnie na kawę. Mówię, że jak będziesz przejazdem, to stań na kawę kiedyś. Ja akurat jechał sieczkarnią i szczęście w nieszczęściu takie, że no kukurydzę muszę kosić, a się forszyt mój zepsuł. A mówię, czy byś mi nie pożyczył tej sieczkarni, a ja bym sobie wyciął i by mi sąsiad pomógł. Tylko że jak już taka duża sieczkarnia, to jeszcze by się przyczepa jakaś przyda. Mówię, mam taką tutaj ten i taką ładną z dawną, no kurde, remontowana, deski tu postawią. Błotniki w Waltrze gdzieś się zgubiły, nie wiem kto je porwał. Jeszcze muszę ładowarkę, a nie Ej, ładowarkę. raz przyjadzie, bo to było akurat na stówę. Boże, nawrócił. Dobra, to ja se nawrócę też, a wasze blaszki. Kurde. No, Co? sieczkarnia ruska, roczna. No, ale daję radę, no nie wiem co to w tym forsycie poszło, no mam go już trochę. Matko Bosko. Opuść obciążnik. Takie, bo kurde, tych bajk tyle tutaj, że... O Boże, John Deere się chowa, tak. Dobra, czekaj, pomogę ci. Aj, sąsiad, sąsiad, ty to jeździ nie masz. Weź te błotniki załóż. No jać. Dobra. Dobra, chodź, to przyczep wytniemy. Bo zaś nawraca. Czycze? No Nie, chodź. jedziemy raz przy razie. Nie, bo zaś nawraca będę miał ciężko. Raz przy razie jedź. No chodź tu. Raz przy razie mówię ci, bo nie będę tyle jechał. No nie drzyj mordy. Ten. No poprzeczam, no kurde, Gienek. Poprzecza się wpierw wycina, bo też nie ma jak nawracać. O, gówno tam, ty się znosz. No ja na więcej kiszonkach byłem niż ty w życiu. No na pewno. No sieczkarnią samobieżną, no to już byłem na trzech. O! A ty na dwóch. A skąd wiesz? Bo Na ty się, a przy ciągniku ty się liczy no na jedną rajkę? mówię, że samobieżną. Samobieżną, wolnobieżną chyba. No. Też jest taki wolnobieżny. A to zdjęcie I z pierdzielowy. tyłu byś musiał jeszcze jakąś zrobić ten. A to nie jest moje. Nie wiem czemu on tak ma. Pewnie, że jak się przecinają, to sobie na wstecznym leci. Widzicie jakieś bliźnioki tu zamontowane, ma kurde, aż ogień do W wierzania tamtym normalnie. roku jak padało, to były chyba potrzebne. No albo po prostu, żeby ciężar wytrzymały, pewno może mu szczelały te Dobra, opony. stój. Ale jakoś ładnie się nie nasypało na nią. Ale tyle konfiguracji ma przyczepa, ogólnie przyczepa z mockhuba, jakby ktoś się pytał. Niedawno jest poprawka jej wyszła. A czemu tu jest kiszonka? O kurde, zapomniałem tego ogarnąć. Matko Bosko, czekaj, ja zaraz tam przyjadę ładowarką. Zapomniałem. Czekajcie, aby tą trawę wysypiemy, co tu mam, bo tutaj resztki, że tak powiem, jedzenia od krów. Znaczy, że tak powiem, jedzenia, no jedzenia po prostu. I tu wysypiemy to i ja jadę tam tą kiszonkę starą jeszcze przesypać, bo zapomniałem, ej. A zapomniałem, bo wyprowadziłem wczoraj Jakbyś mógł jeszcze tą zgrabiarkę tak popchnąć jakoś później. O Boże. Bo wyprowadziłem wczoraj forsita i mówię, dobra, zobaczymy czy to wszystko działa. Znaczy wczoraj, przedwczoraj, a nie wczoraj, co ja mówię. I mówię, zobaczymy czy to wszystko działa. I na wolnych obrotach, wiecie jak to się robi, na wolnych obrotach. Wystartowałem ją, ale coś tak zrobiło i już nie chciała potem zadziorgać nawet, więc stwierdziłem, że będzie trzeba, Stalnica mi się wydaje, że poszła i dlatego że tam. będzie trzeba zobaczyć co poszło, ale to coś w headerze poszło. Może będzie trzeba inny header albo coś, albo po prostu będzie się trzeba pożegnać z tą sieczkarnią. Ogólnie też beczkę na Gnojowice kupiłem, ale to raczej Dobra, ja chodź. zobaczycie na Wracaj wiosnę. na tamto. Raczej, dobra. Niech to se tak będzie. O, pyk. Dobra. Bo to raczej w headerze coś poszło, bo nawet potem wałek odpiąłem od headera i tam hydraulikę i najprawdopodobniej to
Od Hedera. Dobra, tu poprzeczę tarady, tyle. Aha, jedziemy od razu w koło. No, weź te butniki mi załóż. Czekaj, bo to trzeba klucz wyciągnąć, to nie jest tak pierny kij. No, a jakoś przedtem tak zdjąłeś się. I potem tu na wstecznym się przetniemy. Gdzie? No tu, z dwóch krzoków. No. Skręcamy. Ogólnie miało być prasowanie słowem najnowszy odcinek, no ale tak wyszło, że sobie po prostu, no jakoś tak na spontanie sobie zacząłem grać i sobie sprasowałem wszystko i w ogóle. No, oziminy już posiane, ta kukurydza Ej, jest. stój no, bo kurde, ta przyczepa ci jest na korze. Późna odmiana to jest i czekaj, ja sobie, aby zdjęcie jeszcze zrobię, bo żeby ładnie to wyszło, bo YouTube nie zasięgi. Tak, walniemy sobie zdjęcie i tak sobie walniemy zdjęcie, dobra. No, jedziesz tam za mną, bo ta rura mi coś zasłania. Jadę. Dobra, Kurde. git. Kroków tutaj. No, masakra. Nie wiem, kiedy oni tu je zdążyli posiać. Ja im tu sprzedałem, a nie wiem, czy to sadzili je tak. Rok to rośnie tam. No, kurniki Miki już niedługo kupuję, najprawdopodobniej. No, już praktycznie wszystko jest na dobrej drodze. Teraz Miki Bo musi ostatnie parawki tam. Mikołaj musi teraz jakąś wylęgarnię ogarnąć. No, jakąś tam muszę, kurde. Jak nie, to się tam pojedzie na targ i się na targu O kupić. Boże! Jeszcze powiedz, że fakty. Jakby babka usłyszała, ile ja potrzebuję, to No, 30 tysięcy powiem, by zamkła interes. by powiedziała panie, ale ile tyle jajków rocznie nawet nie znoszę. Znaczy się mogę Nie powiedzieć. w tym roku. Nie, za 2 lata pan się odezwie, tylko że mogą być przerośnięte trochę niektóre. Fajna ta przystawka ogólnie, bo rzadko mi trzeba jechać tak samo jak we Forsythe tym moim. To mi się podoba. Dobra, przyczę teraz jeszcze wytniemy, ale to sobie Mi aby troszeczkę brakuje. przeje. No Wieś to. to tyle tylko już. No dobra, niech ci będzie. Zaraz ładowarką sobie na pewno ładę, cyk. Widziałeś, nawet nawracać nie musiałeś. O, ma same plusy. Dobra, tu se ładnie, wiadomo. Dobra. Dobra. No, możecie łapkę w górę też zostawić ogółem ludzie, bo żeby tak po prostu zasięgu było, jeżeli. Przed chwilą to mówiłeś. Nie mówiłem. Mówiłeś, Nie że mówię. YouTube nie zasięgi. No to mówiłem i mówiłem, że ładna miniaturka musi być. Dobra, Ja pyk. to tu muszę dzisiaj z nawozami jeszcze przyjechać, kurna dziot. O Boże, na jesień nawozy sieje. A jak, co ty sobie myślisz, że co? Tylko niektórzy tylko po rzepach sieją, ale. Dobra, teraz cofniemy. Dobra, cyk, teraz tu sobie wysypiemy. No trochę tej kiszoneczki jeszcze zostało, ale. Nie, ja nie lubię takie mieć mocno przysnięte. Jeszcze do przodu, jeszcze. Dobra. A szybko się opróżnia jej jebana, nie? No, mówiłem, przestaw to gówno. O, pff. Ale czemu ty się tak drzesz? No, nie dość, że pryzma nie była uprzątnięta, zgrabiarka stoi na końcu silosu. Jeszcze mi dał ciągnik na rezerwie. Bo jak kierowca. No, 9 litrów, nie wiem, czy ja myślę, że w tym tą kiszonkę dzisiaj skończymy. Jak kierowca nie powiem co? No tak jest. Aha. Dobra. A żeś tu na początku kupę wywalił, a na końcu nic nie ma. No bo jak klapę otworzysz, to dużo wypadnie. Boże. Czekaj, nie będę cofał, chory jesteś. O Boże, kurz, dym, ogień. Aż rura się sama obróciła. Dobra, idź da. Boże. Aż kark boli, co? Ale mógł te nastawki zrobić metalowe. Pieńsze jest po prostu teraz, nie? Jak namoknie, to już całkiem. O Boże. Screena jeszcze pierdzielne. Dobra, można jechać. Ogólnie w takiej dużej sieczkarni ciężko się odnaleźć. Tutaj jeszcze w manualu ona jest też zupełnie. Tak jak w bizunie trzeba biegi zmieniać. Pełen gazek i bieg zmieniasz. No. Ale jakoś to ten. Nawet nie wiem, gdzie tu jest gaz ręczny. Po prostu włączam na joysticku, to mi duże obroty wchodzą. Więc chyba na joysticku to jest jakoś programowalne. Ruskie to. To wiecie, jak to jest. Tu tyle tych guzików. Ruska technologia nie zna Od granic, nie? świateł tutaj A tylko jeszcze muszę. jeden przycisk robimy, ej! Nie. Normalnie guzików więcej niż u mnie walczy. Tu jakieś oświetlenie, klimatronik, wiecie o co chodzi. Siedzonko rozłożone na pełnej. Dobra, nawracamy.
O Boże, wjechał sobie na pole jeszcze. Nie wjechałem. Nie? Kurwa, stoi. Dobra, ja wszystko widzę. A widzę, no. Tylko ciebie nie widzę. Ty, to czekaj, no dwa przejazdy. No i jeszcze tam przyczę się wytnie z tamtej strony, bo potem. Nie wytniemy. Wytniemy. Na pewno nie na tym przejeździe. Co ty gadasz? Ale tą krzywo jest pocięte to pole, Boże. Tak to jest jakieś. Krzywo jechałem, to się dziwisz. Tak to jest jakieś sieczkarnia, że nie trzeba rządkami jechać, nie? Znaczy sieczkarnia, przystawka. No i tu trzy. To tu jeden rządek jest, tam są dwa. No to tu przez część przejazdu są trzy rządki, o tutaj teraz jeden więcej trochę wziąłem nawet. O tu znowu jednego nie ma. No. Pewnik taki do dupy i się dziwisz. Dzisiaj odcinek nagrywany w środę, więc w środę powinno jeszcze wyjść do was. Następny raczej już będzie z wiosny. Właśnie jak będę gnojowice woził, albo nawet jeszcze. Dobra. Już kurde, ale wydaj na taką kukurydzę. No. Szok. Dobra, ta przyczepa to jak nawracam na dwóch kołach idzie normalnie. Może do jaku. Dobrze, Waltra nie idzie. Weź może wiedź. Waltra to już całkiem. Może Waltra to na tym jednym przednim aby idzie. Może weź wiedź od, tak jakby od przodu pryzmy, bo znaczy się od tyłu pryzmy. Dobra. Żebyś trochę tutaj wysypał, nie? Spoko. Dobra. A już ma 7 litrów, ty tam ma jakąś bańkę? Przecież mam zbiornik cały z paliwem. Boże, powiesiła się Jelka. No, popatrzcie, to całą łąkę mi poryje, nie? Wpada 50 na godzinę na łąkę, 6,40. I zadowolony. A no tak to jest, jak się robi biznesu z sąsiadem. O Boże, wysruch, bo teraz. No nie, no, no zawsze tam musi wysruch taką kupę. Makabra, no. Te, się to na. Ej, znowu się taki ten będzie robił czub? No, pewnie tak. Ej, dobra, chodź mi zatankujesz, bo 7 litrów, a kurde. No to obsłuż się tam, tu w lewo teraz. I po prawej. No i tu. Nie. No tu był. Cofnij trochę. O Boże, tu wywali taki, kurde, no giedek. No kliknij Ctrl S. Po co? No to albo mi zatankuj. No dalej, no kliknij Ctrl S. No i no nie tankuję. Dobra, no to czekaj, chodź do Jake'i. O, i ty se sieczkarnią pojeździsz trochę, najebiście. Dobra. Wytyfy. O co chodzi? Jest paliwo moje. Ej, nie ma! O co chodzi, ej? Ej, Gienek, nie mogę zatankować. No właśnie. O co chodzi? Tak, to jak się nie kupuje paliwa, to i o co chodzi? A nie, czekaj no. On mi przeniósł gdzieś tankowanie. Do garażu mi przeniósł tankowanie. Cię cicho, bo tu było tankowanie. No, tak też jak. Kurde, krzywo. Kadę tam. Pach, tam wyrównął tą pryzmę zaraz. Umie naprawić swoje błędy. O! Dobra, podjedziemy sobie tu. Do garażyku, tu chyba gdzieś jest tankowanie. O, jest. Za 5 dych do pełna. A 5 dych? Na ile? Na pindik to sobie wiesz co może zrobić. No nie wiem, krzywdę. Dobra, ogółem to już jadę na pole. No jedź. No, 51, a mi zabrało 52, pa. Kurde. Bo jeszcze za prąd. To nie, ja zły prąd. Z prądem to ty herbatę pijesz. Oj, ja nie wiem co ty pijesz, ale... Herbatę. Ja takich wynalazków to nie pijam. O Boże, dobra, wynalazek, chodź tu do wynalazku i będziesz pojeżdżał. Dobra, patrzcie, normalnie z trochę z perspektywy kierowcy zestawu odwożącego i trochę perspektywy sieczkarniowego, jak to Mikołaj teraz robimy. Jedziemy no przyczę, nie? Czekaj, czekaj. Dobra, to czekaj, no. Tu i za mną mieć. Tu, no jadę.
Jadę, jadę. Z kabiny ciężko się cofanym. Powinno być takie ten okienko jak teraz Robert u siebie zrobił Wielkowski. Dobra, i nawróć jeszcze jedno, nie? Jedno? No, póki jak już jest ten próg ustawiony, to czemu nie? Ale wydajne to przecież tak na oko 4 tony. Nie wiem co to jest to Ej, si. o Boże. Czekaj no. Nie wiem co to jest to si silage attives fill level, nie? Ale to jak ten, jak zbierasz, nie? To ci się po prostu ten zużycie przyczepy. Aha, to jest to na podbieraku. No, teraz mi się No. przypomniało. To jest, że się, czy się zapycha. No, 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 faktycznie. Bo tamto to jest zużycie noży, to drugie. No, 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 to teraz wiem. Dobra, cofaj. No, nie. Ale chyba na oryginalny nawet kolor mało tam przyczepy, bo tak jakoś te krony wyglądały kiedyś. Tak. No, one były czerwone takie. Jak pamiętam, jak czołgi hitlerowskie takie woziły. O Jezu. No ci mówię, Hitler pod czołgiem takimi ten granaty wozili. Tak. Tą samą, na tych bliźniakach jeszcze. Nie, na gąsienicach. A, no to na to założyli tam jakieś łańcuchy. Jedna gąsienica od czołgu była. No Tak, ci mówię. tak. No, I po jeżeli. wodzie jeździła jeszcze, No, nie? no. Jeżeli ktoś ogląda do tego momentu, to może napisać hashtag Hitler w czołgu w komentarzu, przypnę serduszko. I jeszcze ten, możecie łapkę w górę zostawić. Przypominam jeszcze raz. No i zachęcam do wpadnięcia na Funpage. I właśnie muszę na Stop Teama coś wstawić, jakieś zdjęcie czy coś, bo teraz Cię tak nie. wywalą jeszcze i No dopiero bo nie grałem. ej, ty. Bo przecież wczoraj w ogóle komputera nie włączałem, przedwczoraj chyba też. Dobra, mam 80%, więc nawet nie będę nawracał. Tylko tak sobie po prostu podjadę i. Jezu Chryste. No, O! jeszcze do Vexa muszę wstawić. Ogólnie też zapraszam na te dwa fanpage'e Vexu. Vexu i na Stop Teama jeszcze zapraszam. Tam redaktora mam i no oczywiście na naszego fanpage'a zapraszam. Link w opisie. Dobra, teraz to wyrównam. Dobra, 8, stój. Ile jeździłeś po pryzmie? No to leż. No, Nie, to. no tak jedynko mieścił. No, jedynką na gazie. Tak. Boże, ten tam, że na prymie. Pa, opa, co robię? Uff. No to od drugiej strony. No, pomału. Sztuka co. Ale jeszcze się zawiesiłem w dupę kopane. Dziadostwo takie. Dobra, czekaj. Pa, gdzieś to się robi. O! Boże, O! trochę za wolno pojechał. Jezus Maria! Dobra, trzeba 6 jeździć. Potem cofnę i ten. I przedłużę to, dobra. To tego nawet nie zbijaj. I dobra, podjeżdżę tu, już podjeżdżam przyczepą. No, to dobrze. Dobra, gdzie się szkania, tu jest. O Boże, ale kurde, wydaj na ta kukurydza. No, dobrą No, ja odmianę. nie wiem, czy to wszystko wmieści. Musi mieścić, bo kurde, kto ci wymuci? Nie wiem, najwyżej ten od Tak sieczkalni. mi kederu nie ma do kukurydzy w tym No on roku. tam tym swoim klasem podjedzie najwyżej. No, znaczy zależy czy mu się O będzie kurde. opłacało. Bo jak teraz przejazdem, no bo tak to raczej by mi nie przyjechał tych tutaj dwóch, nie no jakich dwóch hektara tu przyjechałby wykosić mi raczej nie przyjechałby. No, krów 70 prawie, ale tylko hektar kukurydzy na 2 lata starczy. No tak, kurde. Realia Na farminga, no. 70 krów to powinien mieć gdzieś tak z 15 hektarów kukurydzy. No, lekko. W tym roku ten pan Mirek, co. Ten pan, co ma Deutscha i John Deere i tam ktoś, co kojarzy, to. Z filmów, no to on. Oj, sorry, Mikuś. To miał Spoko. chyba 12 coś, a ogólnie chyba krów ma. Znaczy krów, no nie tylko krów, bo tam jakiegoś byczka też ma. Chyba ma 40 ileś. Ja dobrze pamiętam, albo 50, jakoś tak. No ale mu zostanie, nie? Bo przecież mu zostało z tamtego roku. A zostało mu niedużo, tak na miesiąc. No, może mniej nawet niż miesiąc, nawet. Jak na miesiąc? Jak ja już wiem, że miesiąc, a tam jeszcze nawet pół pryzmy nie ubyło. Ale gdzie? No baną, nie? Jak jadę, to widzę ten stary kopiec. Ale ja mówię o panu tego, co ode mnie dzierżawi ziemię. No a o kim ja mówię? O tym samym. No to on tam nawet pół kopca nie miał już wtedy. On w czerwcu nie miał połowy kopca. Do prawej trochę.
No nie, bo równam pole, nie? Nie ma tak, jakbyś odjechał. No on w czerwcu, jak nagrywałem się na kosy, to już, no tak koło Purpryzmy było wtedy. Ale jeszcze ta ma A jak Kiszonkę prawie 3 lata. nagrywałem, to nie, już na pewno nie ma tej starej. Ma, bo przecież no będzie się ze mną kłócił. No bo ja byłem tam na podwórku. Jak ty jedziesz? No nie wiem, chodź tu dookoła. O Boże. A gdzie ten kopiec jest? Tam za wiatą jakby? Gdzieś tam? No tak, obok wiaty jakby. No to jest z tego roku, z hektara, co tam kosił we wsi obok. To jest z tego roku? To nie, No! to jest z tamtego roku. Nie. Z tamtego, dobra, stój. Z tamtego roku jest tam, gdzie jest tegoroczna i obok jest jeszcze tegoroczna. Bo Wiktor, no ten co tu był na live'ie i tam, to mi mówił, że ten, że sypali zawiatą taki malutki. To jest z tego roku. Dobra, podcofniemy, cyk, awaryjki. Ale ta ładowarka jest ciulowa. Czemu? Bo ona jest na sztywnej osi z przodu. O Boże. Jedzie jak gówno. A w 30 WMC jaką masz? MC? No. To jest chyba miękka. Miękką masz przecież w tej zwykłej 30. Znaczy w tej starej ośce tak jakby. Teoretycznie. Dobra, już wysypane. Dobra, i powiedz mi, ile tam już jest tak na oko tonów. Ton. Tak, na oko to już jest 122. O, to nieźle. To powinno wejść, bo chyba ten. No tu jeszcze będą ze dwie przyczepki. Dobra, możesz tu dawać już Już śmiało. idę. Tego kurde. Kicają zające. Połączę. Tak? Nie. No. Ej, A po czym? Po czekaj, no lesie? moment. 20 parę minut odcinek, więc my to sobie dokończymy poza odcinkiem, już myślę. A ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i łapeczka w górę, subi, komentarz. Napiszcie hashtag Hitler w czołgu, jak ktoś dotrwał do tego momentu lub do tamtego, kiedy mówiłem hashtag Hitler w czołgu. I trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć! Cześć!